Kolejna sesja Rady Miejskiej w Końskich obradowała nad zmianą uchwały o podatkach od nieruchomości na 2013 rok oraz przyjęciem pakietu uchwał dotyczących tzw. gospodarki śmieciowej, której nowe zasady zaczną obowiązywać od lipca przyszłego roku. Ale wrócił także i na tej sesji temat rewitalizacji, a to za sprawą radnej Barbary Zielińskiej. Prezentujemy Państwu obszerne fragmenty z obrad tej sesji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Pan Burmistrz mówił o inwestycjach, które są w przygotowaniu, o inwestycjach w trakcie i o inwestycjach zakończonych. Ja chciałabym nawiązać do tych inwestycji zakończonych dotyczących rewitalizacji, konkretnie dotyczących oświetlenia latarni, ponieważ już na poprzedniej sesji pytałam, na komisjach pytam. Dostałam cały segregator dokumentów związanych ze sprawą rewitalizacji 2. I przejrzałam bardzo wnikliwie te dokumenty i mam kilka uwag. Chciałabym zapytać, że panie burmistrzu, jedynym dokumentem stwierdzającym, że słupy latarni mają być stalowo-żeliwne, jest interpretacja każdego z dokumentów projektowana, dokonana przez samego projektanta, wywołana na wniosek podwykonawcy. I teraz tak, jeżeli słup stylowo-żeliwny w rozumieniu projektanta ma składać się z elementu żeliwnego, przyziemia i pozostałej części stalowej, to panie burmistrzu, można by sobie zadać pytanie, jak powinien być, pan powinien sobie zadać pytanie. Jeżeli tak opisał to projektant, to jest wszystko, proszę Państwa, po przetargu. Jeżeli tak opisał projektant, to proszę mi powiedzieć, jakiego opisu spodziewałby się Pan przy słupach stylowych, stalowo-żeliwnych, tak? Jakie są? No, wydaje mi się, że to jest proste i w dalszym ciągu, przeglądając te dokumenty, nie mogę zrozumieć, dlaczego gmina zamawiający odstąpił od słupów żeliwnych, tak jak mówi to specyfikacja, wszystkie dokumenty, miejscowe prawo, konserwator zabytków w uzgodnieniu. Tego nie mogę zrozumieć. Następna sprawa, która dla mnie jest niezrozumiała, to jest pismo, nie będę tutaj, z dnia 19.12.2011, gminy Końskie do Energokrzem, które nie jest zapytaniem. To pismo nie jest zapytaniem, panie burmistrzu. To jest akceptacja konkretnego rozwiązania. To znaczy, że gmina na wniosek podwykonawcy wyraziła zgodę na słupy stalowo-żeliwne, niezgodnie z dokumentacją. Teraz tak. I to wydaje mi się, mówiąc takimi słowami pospolitymi, że coś tu w tym wszystkim nie gra. Dlaczego gmina zabiegała o te słupy stalowo-żeliwne? To dla mnie jest rzeczą niezrozumiałą. I teraz następna sprawa. Zgoda na wykonanie latarni stalowo-żeliwnej... Ja przepraszam, pani radna, ale ja prosiłbym, żeby się odnosić do tego, co było w sprawozdaniu pani burmistrza. Ja rozumiem, że była mowa o rewitalizacji, ale to są zbyt bardzo sprawy techniczne i szczegółowe. Być może te wyjaśnienia, może w innym punkcie, jak będą zapytania, interpelacje, do udzielonej, bo ja rozumiem, że pani radna nawiązuje do udzielonej odpowiedzi na zadaną interpelację na poprzedniej sesji. W szczegółach, więc ja chciałam się dopytać, jeżeli zakończona już jest rewitalizacja 2, chciałam zapytać, dlaczego to się tak działo? Dlaczego gmina nie zabiegała o to, aby wykonawca zgodnie z zamówieniem wykonał lampy, żebyśmy te lampy mieli żeliwne? Proszę Państwa, Końskie jest kolebką odlewnictwa. Rewitalizacja to jest coś, co należy odtworzyć. Proszę Panie Burmistrzu o udzielenie odpowiedzi. Na etapie ogłoszenia przetargu, to my po zadaniu takiego pytania pytamy projektanta, on nam odpowiada, my odpowiedź umieszczamy na stronie. W tym przypadku to pytanie zostało zapytane. My pytamy projektanta, tego,
czyli tego, kto jest właścicielem myśli projektowej, bo my nie możemy sobie projektu dowolnie interpretować, projektant nam odpowiada. I na podstawie tej odpowiedzi my udzielamy tej odpowiedzi wykonawcy i pani radna ma to wszystko w dokumentach. I myślę, że jeśli są wątpliwości, to proszę dalej dopytywać, my będziemy wyjaśniać. Jeśli będą niezgodności, gdyby się takie trafiły, to ktoś, kto by takie niezgodności czy nieprawidłowości w sposób zamierzony dokonał, to będzie za to odpowiadał. Z naszej wiedzy, na podstawie tego, co mamy, takich nieprawidłowości nie ma, natomiast nie ma wpływu na to, co projektant zaprojektował i jak on to zainterpretował. To jest wszystko w projekcie, są na to dane, są na to dokumenty. I tyle w tej sprawie. W dniu wczorajszym zostało podpisane wstępne porozumienie pomiędzy Gminą Końskie, Starostwem Powiatowym i PKP PR, tak? Dobrze powiedziałem. Dotyczące utrzymania przejazdów kolejowych w ciągu ulicy Warszawskiej i pomiędzy miejscowościami Korbica i Proświn, dotyczące utrzymania bieżącego tych przejazdów. Jeśli chodzi o drogę powiatową, czyli Korbica-Proświn, te koszty będzie ponosił powiat. Jeśli chodzi o ulicę Warszawską, te koszty będzie po przekazaniu ponosiła gmina. Na obecną chwilę jesteśmy na etapie doszczegółowania tego porozumienia, ponieważ na te koszty składają się różne elementy i bieżącego utrzymania, przede wszystkim zimowego, czyli sprzątania, utrzymania tych przejazdów w przejezdności, żeby nie zalewał tam śnieg i tak dalej, jak utrzymania urządzeń, czyli tych spraw związanych z funkcjonowaniem zapór, monitoringu, ale także sprawy inwestycyjne. I tutaj te szczegóły dopiero będziemy dopracowywać, ponieważ my jesteśmy, tak jak stoimy na stanowisku, że bieżące utrzymanie tak, natomiast sprawy związane z zachowaniem bezpieczeństwa i inwestycji powinny być po stronie PKP. No, tak jak mówię, ale na obecną chwilę będziemy dalej negocjować. Ważna informacja jest taka, że oba przejazdy będą przejazdne i czynne. Proszę pani, ja tylko powiem tak. Jest to bardzo ważny dokument i to bardzo ważna uchwała, która reguluje pewną politykę sieciową w naszej gminie. I panie burmistrze, panie przewodniczący, ja miałbym taki apel na przyszłość, żeby naprawdę no, traktować się poważnie, bo ja już się pogubiłem w tych kartkach, mam trzecią wersję tego regulaminu i ja słyszałem, że już urząd UKO pracuje do pół roku, okazuje się, że do przerwy mamy jakieś zmiany. Ale chciałem się odnieść do konkretu. Głównym podstawą prawną tego regulaminu to jest ustawa o utrzymaniu porządku w gminach, jest to artykuł 4, dokładnie to jest punkt 2. Ale wrócę do punktu jako przedstawiciel, powiedzmy, organu kontrolnego. Czy opiniowany był ten projekt uchwały przez inspektora powiatowego sanitarnego? Tak. Dobrze, dziękuję. To mi tylko wystarczy. Druga sprawa. Panie naczelniku, w artykule 5 wymieniliście, co to są odpady selektywne. Czyli co do tego się można, co zalicza się. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów. I to żeście wymienili. Wymieniliście też meble, inne odpady wielkogabarytowe, materiały budowlane, sprzęt elektroniczny, leki, baterie, akumulatory. Artykuł 6 tej samej ustawy, przepraszam, ustawa o porządku publicznym mówię. To jest artykuł 6, punkt 4. Rada Gminy określi stawki opłat, w którym mowa w ustępie 2, stosując niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Czyli rozumiem, proszę Państwa, że wersalki, lodówki, trawa, siano, liście, baterie, akumulatory trzeba zaliczyć do odpadów selektywnych. Czyli, proszę Państwa, przez lata poprzednie wspólnie razem
Moim zdaniem postępowaliśmy nieuczciwie wobec mieszkańców, bo odbierane odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne i elektryczne nie były ważone, bo jeśli to są selektywne, muszą być ważone i musi wejść w to naliczanie tych 30%. I to ma duży wpływ, bo to są odpady bardzo ciężkie. Czyli jeśli będą ważone, większa ilość mieszkańców wejdzie w niższą stawkę, zgodnie z prawem. Do tej pory tego żeśmy nie robili. Druga sprawa. W tym regulaminie, a później w następnej uchwale, mówicie coś takiego jak o punkcie selektywnego odbioru tych odpadów selektywnych, który wynika to też z ustawy tego porządku. I teraz piszecie w nim, że jeśli na gospodarstwie domowym, bo tam mamy terminy, prawda, że raz w miesiącu odbierane jest na przykład w miejscowości tam Piła czy na wsi. Ale jeśli ktoś uzbierał materiały selektywne, czyli wersalkę, liście, trawę, metal, może przywieźć na własny koszt, proszę Państwa, do tego punktu selektywnego odbierania. Ale to jest, zgodnie z ustawą, ten 6 punkt, jest to odpad selektywny, selektywnie zebrany odebrany selektywnie. Czyli też powinien być, zgodnie z prawem i ustawą, poważony i zapisany na poczet tego mieszkańca. Tego w uchwale nie ma napisane. Proszę Państwa, to są bardzo ważne rzeczy. Powiem jeszcze o punkcie selektywnym. Bo tu w Warszawie mamy spór między miasto a wsią. Jeśli mieszkaniec w bloku chce płacić niższą stawkę i zbierze worki swoje selektywne, umyje butelki i zaniesie do tego punktu selektywnego i tam mu się zważy i zapisze, to on może w ten sposób wejść w niższą stawkę. I tutaj w tych uchwałach uważam, powinno być doprecyzowane w jaki sposób. Bo konkretnie artykuł 6 tej ustawy, punkt 4 mówi, że musimy o stawki niższe od selektywnie zbieranych odpadów. I jest definicja, co to jest odpad selektywny. Proszę Państwa, projekt regulaminu, kierując się przede wszystkim zapisami ustawy, i kierując się regulaminem, który został uchwalony przez Radę Miejską w roku 1996. On w tej chwili jest nadal aktualny. Jest w trakcie, przepraszam, w 2006. Pomyliłem się, w 2006, ale tak kwestia. Już tak, no to Panie Radny, no to Pan uczestniczył przy uchwalaniu tego, jeżeli w 2006 powiedziałem, że my. Pan Panie Radny, proszę dać możliwość wypowiedzenia się Panu Naczelnikowi. I teraz jest, my byliśmy, nasz wydział był autorem tego regulaminu z roku 2006, a my przeanalizowaliśmy wówczas cały szereg regulaminów, które były w obiegu prawnym na terenie Polski. Zdecydowaliśmy się na wzorzec, który był zaprojektowany przez czasopismo znane Państwu Wspólnota. Jest takie czasopismo i wtedy właśnie w tym czasie ukazał się jeden z artykułów, jeden numer, który bardzo precyzyjnie, dokładnie przez zespół prawników podał taki przykładowy regulamin. I my odrzuciliśmy wówczas wszystkie te regulaminy, które były, no nam mniej lub więcej pasowały i uznaliśmy, że przyjęte rozwiązania w tamtym regulaminie, takim przykładowym, zaproponowanym przez wspólnotę, są właściwe. I długa była dyskusja, wiele było również pracy na komisjach, a w każdym bądź razie taki regulamin został skonstruowany. I ten regulamin do chwili obecnej funkcjonował. I o dziwo, ani wojewoda, ani przy żadnym jakiejś takiej sytuacji konfliktowej, bo przecież w oparciu o ten regulamin również są egzekwowane, nakładane mandaty, nie było przypadku, przynajmniej ja się nie spotkałem, żeby któryś zapis był, naruszał prawo, nielogiczny był, niewłaściwy. W związku z tym, wydaje mi się, że mieliśmy prawo uważać, że te zapisy, które
które się sprawdziły, a w naszej ocenie nie były i nie są sprzeczne z prawem, powinny zostać utrzymane. I taka intencja nam przyświecała i taki projekt Państwu został przedłożony. Natomiast w międzyczasie, bo te regulaminy wszystkie podlegają w tej chwili konieczności aktualizacji, bo to znowelizowana ustawa wymusza. Teraz, praktycznie po sporządzeniu tego projektu, zaczęły się sypać orzeczenia. I te orzeczenia, orzecznictwo jest sprzeczne, a w wielu przypadkach różnie jest rozstrzygane. Więc moja propozycja to by była taka. Jeśli Państwo uważają, że te zapisy są właściwe, ja osobiście byłbym za tym, żeby ten regulamin przyjąć, nawet narażając się na jego na rozstrzygnięcie nadzorcze. Jeśli będzie rozstrzygnięcie nadzorcze, wówczas wojewoda wskaże, co jego zdaniem narusza przepisy prawa. Natomiast myślę, że nie jest błędne, że jeżeli w regulaminie jest zapisane, że sople to mają być strącane, to przepraszam bardzo, komu to zaszkodzi? To tylko przysłuży się bezpieczeństwu. Że jeżeli są regulacje dotyczące selektywnej zbiórki, a czy inne, które w istocie swej nie stoją w sprzeczności z prawem, to dlaczego to usuwać? No chyba, że jest ewidentne już orzecznictwo, ale to ja się zdaję w tym momencie na radcę prawnego, bowiem te zapisy, które są wprowadzone, moim zdaniem są zasadne, logiczne i one nikomu tutaj nie będą szkodzić, a tylko będą wpływać na podniesienie czystości i porządku na terenie naszej gminy. Kto się wstrzymał? Proszę jeszcze raz, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miejska powzięła uchwałę stosunkiem głosów 15 za i 5 wstrzymujących się. Zanim się odniesiemy do stawek, to myślę, że jesteśmy winni mieszkańcom, a tu są przedstawiciele mieszkańców Sołtysi, pewne wyjaśnienia, zawsze nas wiosą na taczkach, jak zagłosujemy, to żeby się z pewnymi faktami, które pan naczelnik czy naczelnicy co wpłynęło na te kwoty, prawda? Czyli jakie koszty wpłynęły. Bo ja przeczytam ten, co powoływaliście na uchwałę artykuł 6.r. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania transportu, zbierania odzysku i uszkodzenia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu. I te elementy wpływają na koszty tego wszystkiego. To jak pan naczelnik powiedział, jest to ponad 4 miliony planowane na 2013. Ale proszę państwa, żeby najpierw wrócić do tych stawek, ja bym się jeszcze odniósł w sposób sprawiedliwy do podstawy prawnej, jakiej tu jest, bo panie naczelniku, dla mnie jest niejasny zapis w paragrafie 2, punkt 2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z której mowa w paragrafie 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wysokość składki 50 miesięcznie. I teraz proszę mi powiedzieć, jaka jest podstawa prawna, że na przykład jakiś mieszkaniec, na przykład ja oddam 5%, czy mogę wejść w stawkę 5,50? Jeśli nie, to na podstawie czego? Bo tu powinien być zapis, moim zdaniem w tej uchwale, że za selektywne odpady uznaje się oddanie powyżej 30% w ogólnej masie oddanych wszystkich odpadów, żeby mieszkaniec wiedział. Bo mieszkaniec powie, ja oddałem 5% czy 10%, dlaczego mam płacić 9,20, 5,50 i powyżej podstawy prawnej?
W tej podstawie prawnej powinien być regulamin śmieciowy, ale jak sam pan naczelnik powiedział, że progi mogą być usunięte przez wojewodę i nie jest pewny. Czyli tu, proszę państwa, żeby było jasne. Nie wiem, moim zdaniem powinno być, żeby to było miało ręce i nogi, powinno być te uchwale zapisane. Albo chociaż w uzasadnieniu tej uchwały. Bo tak naprawdę, panie naczelniku, no nie wiemy, co to jest ten odpad selektywny i ta stawka. Kto ma wejść w stawkę 5,50 i za co? Proszę, panie naczelniku. Panie radny, no więc... Akurat właśnie to jest to, co przed chwilą rozmawialiśmy. Ustawa nakazuje, żeby odpady komunalne były zbierane w sposób selektywny. Artykuł 6k mówi, że Rada Gminy w drodze uchwały dokona tam wyboru, ustali stawkę i tak dalej. I w ustępie trzecim jest zapisane, Rada Gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Proszę państwa, i pytanie, w jakim akcie prawa jest napisane, że za selektywną zbieranie odpadów należy uznać. Jaki miernik? Nigdzie nie ma tego. To myśmy sobie wymyślili i zapisaliśmy w poprzedniej uchwale, że uznajemy, że dana osoba oddaje w sposób selektywny, jeżeli co najmniej 30% odda odpadów wysortowanych w stosunku do niesortowanych. Ja nie wiem, czy to przez nadzór przejdzie, ale ja nie znajduję innego mechanizmu, którym bym mógł tu zastosować, bo myśmy sobie próbowali to przećwiczyć w wydziale na zasadzie takiej, kogo uznać, że on oddaje selektywnie, a kogo nie. Czy ten, kto oddaje cały wór zmieszanych, a dwie, trzy butelki woda w sposób selektywny, czy ten, który dokona rzeczywiście, wyselekcjonuje z tej masy odpadów zmieszanych no co najmniej 30%. To jest ten dolny próg. My w ten sposób rozwiązaliśmy ten problem i naszym zdaniem, skoro on z oporami, zresztą państwo, bo też macie nieruchomości i sami jesteście w systemie i czy nie będziecie mieli poczucia krzywdy, jeżeli jakiegoś progu, jakiegoś miernika nie ustalimy, że państwo jako radni sortują, a ktoś markuje, że sortuje i będzie traktowany tak samo. Dlatego taka jest nasza propozycja. Ja w odnośnie mówię tak, to są pieniądze i to jest bardzo ważne moim zdaniem. Moim zdaniem powinno być to zapisane, żeby było jasne. Może to pan powie, że nadzór rzuci. Moim zdaniem jest zapisane w poprzednich uchwałach, żeście państwo uchwalili zapis, który mówi, w jakich przypadkach uznajemy, że odpady są zbierane w sposób selektywny. I ten próg 30% został, rozumiem, uchwalony. To panie naczelniku, ja uważam, że w tej główce podstaw prawnych powinien się znaleźć regulamin śmieciowy. No bo ktoś powie tak, na jakiej podstawie prawnej wy wzięliście sobie, że ja mam 30%, jak w ustawie nie jest zapisane. I więc tu w tej główce powinny być zapisane regulamin, czyli uchwała taka i taka i taka. Jest 7386 ton odpadów zostało dobrane, prawda? To w skali roku to jest około, jakby dwa miesiące jeszcze dodał, bo to jest na miesiąc to jest 740 ton miesięcznie, prawda? To jest 8700 ton. I wie pan, i pan napisał tak, że w roku 2012 BGG odbierał za stawkę 355 zł za tonę. I wie pan, co napisał pan? Że w to wchodziło, tą tonę, to wchodziło transport, odbieranie, odzysk, unieszkodliwanie. Czyli te wszystko wchodziło w tą stawkę 355 zł. Napisał pan, że stawka, jaką PGG obliczył mniej więcej, dodając tam jeszcze na koszty inflacji i paliwo, że w roku 2013 ta stawka wzrośnie z 355 na 378 zł. I ja
zaraz wrócę do tej ustawy, to jest punkt 6K, który mówi, że wpływa na koszty te unieszkodliwanie, transport, odbiór plus selektywny, ten punkt zbiórki selektywnej i obsługa administracyjna systemu. Jak ja sobie policzyłem za 10 miesięcy, powiedzmy 7386 ton razy 355, mówimy o cenie netto, to wyszło 2 miliony 622. No za 12 miesięcy to by gdzieś wyszło 3 miliony 213 zł. No około 3 milionów można powiedzieć za 12 miesięcy, prawda? I proszę Państwa, tutaj już Pan sam sobie napisał, że to jest transport, odzysk, unieszkodliwianie. Czyli do tej stawki trzeba by tylko dopisać koszty tego punktu selektywnego, no to przecież to nie jest takie zdrowie. I dwa, obsługa administracyjna. I teraz pytanie, jaka jest obsługa administracyjna, że jak 3 miliony powiedzmy Panu wyszło, przepraszam, wyjdzie, jak zastosujemy tą stawkę 378 zł, prawda, w przyszłości 2013, to wyjdzie około 3 200 zł, prawda? I dodamy jeszcze koszty tego punktu i dodamy obsługę administracyjną, to niech mi Pan powie, jak Panu wychodzi 4 miliony, żeby wszyscy wiedzieli. Ponad 4 miliony. No to są Wasze dane, może... Proszę Panie. A jeszcze Pan podał, ja Panu powiem, podał Pan obsługę administracyjną. 200 tysięcy. Zaokrąglenie. Nie, to jest w tym... Czy koszty pracowników 158,400. Nie wiem, tu jest jakaś kwota 79 200 podana. Ale to jest koszty administracyjne PGK, to jest co innego. Aha. No to nie wiem, ale mówię, żebyśmy teraz byli na twardym gruncie stali, wytłumaczyli ludziom. Czyli transport, odbieranie, odzysk, unieszkodliwianie. Jak obliczył PGK koszty na 2013, to wchodzi powiedzmy za jedną tonę, to jest 378 zł razy. Niech ktoś policzył, 8 tysięcy ton, ile wychodzi? 9 tysięcy jest zakładane na 2013, przepraszam. 9 tysięcy ton odpadu. Tak jest. Czyli tak rozumiem, że wzrosną, tak? Ilość odbieranych odpadów, że te troszeczkę wzrośnie. No nie, bo to jest... 8700 jest... No tak. To jest 300... No 9, to powiedzmy, że policzmy 9 razy 3,78. Panie Przewodniczący... Proszę Panie Naczelnik. Panie Przewodniczący, myślę tak, że na pewno w tej chwili, choćbyśmy chcieli najlepiej jak potrafimy wytłumaczyć, w jaki sposób doszliśmy do tych stawek, tego nie da się zrobić, bo trzeba wglądać w dokumenty źródłowe. Ja tylko ogólnie powiem, bo Pan Radny zapytał, co wpłynęło na wzrost tej stawki. To nie wchodząc w szczegóły, to powiem tak, że do kosztów dotychczasowych doszło amortyzacja wysypiska i urządzeń tam zrobionych, która tworzy kwotę około 300 tysięcy, podatek od nieruchomości, który był zwalniany, ponad 200 tysięcy. Ustawa wymusza, żeby była obsługa administracyjna systemu. I to są te podstawowe elementy, które miały wpływ na wzrost kosztów, a wzrost kosztów z kolei poprzez redystrybucję przełożył się na stawkę. Danymi wyjściowymi do wyliczenia stawki była liczba mieszkańców, tak jak powiedziałem, 30 tysięcy. Prognozowana ilość odpadów, tak jak już tu padło, 9 tysięcy ogółem. I ilość ta jest przyjęta z faktur, które były za rok, za okres miniony. Prognoza, że w roku 2012, czyli bieżącym, jest taka, że na chwilę obecną jest oddane łącznie 7386, to jest do października ton, przeliczając, uśredniając, to nam wychodzi, że w roku 2012 zostanie odebrane łącznie 8864 tony. My to zaokrąglamy i prognozę przyjmujemy na przyszły rok,
że będzie to 9 tysięcy ton.